jeżeli coś jest faktycznie niepokojące i gra na korzyść Kremla, pan minister, to właśnie to, że cywilny nadzór nad armią nie potrafi się porozumieć z ludźmi, którzy na czele armii stoją. Minister Obrony Narodowej mówi, że nie ma kontroli nad wojskiem i że wojsko nie informuje go o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. I pan minister to mówi na konferencji, sądząc, że to go usprawiedliwia, a to go pogrąża. No przecież pan minister pełni tę funkcję, czyli ma polityczną odpowiedzialność za obronę kraju. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której pan minister twierdzi, że wojsko nie informuje go o tak kluczowych sprawach, no to znaczy, że ma po prostu chaos w tym, czym kieruje. I to jest, pani minister, odpowiedzialność polityczna. Jeżeli pan minister nie ma kontroli nad wojskiem i wojsko go nie informuje, ktoś, kto nie kontroluje resortu w tak dalece, najzwyczajniej w świecie nie powinien na jego czele stać.